Stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych spada do 3,5% w grudniu. Jednocześnie przybywa 223 tysiące nowych miejsc pracy. Teoretycznie zatem nie ma się do czego przyczepić. Z tej strony Tomasz Gessner, a w dzisiejszym materiale przyjrzymy się temu, czy z amerykańskim rynkiem pracy faktycznie wszystko jest w najlepszym porządku. Obok inflacji kondycja amerykańskiego rynku pracy jest jednym z kluczowych elementów, na który zwraca uwagę amerykańska rezerwa federalna. W odróżnieniu od Rady Polityki Pieniężnej FED ma bowiem dwa mandaty. Swoją politykę musi prowadzić w taki sposób, aby inflacja znajdowała się w dwuprocentowym celu, natomiast w gospodarce utrzymywało się tzw. pełne zatrudnienie. W praktyce chodzi natomiast o to, aby stopa bezrobocia nie przekraczała 5%. Skoro zatem sytuacja na amerykańskim rynku pracy ma dla rezerwy federalnej duże znaczenie, a z kolei prowadzona przez nią polityka ma znaczenie dla globalnych rynków finansowych, a więc chociażby kursów walut i wyceny metali szlachetnych, siłą rzeczy my również powinniśmy od czasu do czasu zerknąć na amerykański rynek pracy, a przede wszystkim na jego perspektywy. Z ostatniego comiesięcznego raportu, którego publikacja zaplanowana jest standardowo na pierwszy piątek każdego miesiąca, dowiedzieliśmy się, że w grudniu stopa bezrobocia cofnęła się do 3,5%, z 3,6% w listopadzie. Oczekiwano natomiast, że wzrośnie ona do 3,7%. Razem z odczytem stopy bezrobocia, amerykański Urząd Statystyczny zajmujący się rynkiem pracy dostarcza także szeregu innych danych. Inwestorzy uważnie śledzą również zmianę zatrudnienia poza rolnictwem. Według prognoz w grudniu przybyć miało 200 tysięcy nowych miejsc pracy. Faktycznie oczekiwania te udało się nieco poprawić, a zmiana zatrudnienia wskazuje na 223 tysiące nowych miejsc pracy. Skoro rynek pracy wykazuje oznaki poprawy, jest to jednocześnie argument dla rezerwy federalnej dotyczący tego, że może ona sobie jeszcze pozwolić na Tworzenie bardziej zdecydowanej presji w zakresie walki z inflacją. Widmo przedłużenia czasu trwania restrykcyjnej polityki monetarnej jest co do zasady elementem, który psuje sentyment na rynkach finansowych, podbijając jednocześnie poziom awersji do ryzyka. Podczas publikacji ostatnich danych tak się jednak nie stało, a wszystko za sprawą odczytu dynamiki zmiany płacy godzinowej. To na tym elemencie rynek się wówczas w największej mierze skoncentrował. Przed publikacją raportu oczekiwano, że roczna dynamika zmiany płacy godzinowej w grudniu wzrośnie do 5% z 4,8% wcześniej. Faktycznie wzrost ten wyniósł 4,6% i to po zrewidowaniu w dół danych z poprzedniego miesiąca, których wyskok mocno wówczas wystraszył rynki. Choć z jednej strony niższa stopa bezrobocia i wyższa od prognoz zmiana zatrudnienia to dane dla rynkowego sentymentu negatywne, z nawiązką złagodził je właśnie odczyt dotyczący dynamiki wynagrodzeń. Te rzutować bowiem powinny na mniejszą presję inflacyjną w przyszłości, a dokładniej zmniejszenie ryzyka tzw. spirali płacowo-cenowej. Z kolei sukces w sprowadzaniu dynamiki inflacji na niższe poziomy to argument za możliwością złagodzenia polityki monetarnej. Argument, którego pojawienie się w rynkowej fazie pozytywnego sentymentu od razu zostaje przez uczestników rynku podchwycony. Tak jak stało się to tuż po nowym roku. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z naszymi wcześniejszymi publikacjami dotyczącymi rzeczywistej kondycji amerykańskiego rynku pracy, proponuję w dzisiejszym materiale krótkie przypomnienie kilku niuansów, które w amerykańskich finansowych mediach głównego nurtu już tak chętnie pokazywane nie są a chodzi w największej mierze o metodologię liczenia zmiany zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Zmiana ta liczona jest bowiem w oparciu o ankiety przeprowadzane wśród przedsiębiorców, którzy raportują w nich zmiany ilości miejsc pracy. Nie ma przy tym znaczenia, czy jedna osoba pracuje na pełnym etacie, czy na przykład w trzech różnych miejscach na część etatu. Każde miejsce pracy, nawet doraźnej w symbolicznym wymiarze godzin, jest do tej kalkulacji brane. Zupełnie inny obraz widoczny jest w ankiecie przeprowadzanej nie wśród firm, ale na gospodarstwach domowych. Gdzie liczą się już zatrudnieni, ani miejsca pracy. Przed miesiącem ta rozbieżność, jaka pojawiła się od marca, gdy zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji o zwolnieniach w amerykańskiej gospodarce, wynosiła aż 2,7 miliona. Co ciekawe, parę dni po publikacji listopadowego raportu z rynku pracy, nawet sam oddział FED z Filadelfii przyznał, że według jego kalkulacji w drugim kwartale minionego roku w amerykańskiej gospodarce przybyło jedynie 10 tysięcy miejsc pracy, a nie ponad milion, jak twierdzi badający rynek pracy Urząd Statystyczny. Ten postanowił z kolei dodać noworoczną, sezonową rewizję zeszłorocznych danych. Poza 223 tysiącami nowych miejsc pracy raportowanymi przez amerykańskie przedsiębiorstwa, w badaniu gospodarstw domowych w grudniu zatrudnienie znaleźć miało aż 717 tysięcy osób. Dzięki tej korekcie rozbieżność od marca do listopada na poziomie 2,7 miliona teraz kurczy się do około 2,1 miliona. Jeśli zastanawiacie się, jak udało się osiągnąć tak duży wzrost ilości zatrudnionych, wynikający z ankiety przeprowadzonej na gospodarstwach domowych, odpowiadali za niego w przeważającej mierze zatrudnieni na część etatu, jak również na różnych stanowiskach. A o dorywcze, niezobowiązujące prace w grudniowym sezonie świątecznym jest zwykle dużo łatwiej. W tym pierwszym przypadku wzrost wyniósł aż 679 tysięcy, natomiast liczba pracowników na wielu stanowiskach bądź w celu związania końca z końcem wykonujących więcej niż jedną pracę, ale liczonych przez pracodawców podwójnie, wzrosła w grudniu o 370 tysięcy. Gdyby zatem skorygować zaraportowaną przez przedsiębiorców zmianę zatrudnienia na poziomie 223 tysięcy o faktyczną ilość osób, które otrzymały nową pracę, ta okazałaby się ujemna. Przy okazji zwróćcie uwagę na to, jak w grudniu zmieniła się ilość pracujących na pełen etat. Jeśli natomiast spojrzymy na cały bilans oddzielenia się danych między badaniami na przedsiębiorcach oraz gospodarstwach domowych, które rozpoczęło się w marcu ubiegłego roku, do grudnia z amerykańskiej gospodarki zniknęło przez te 10 miesięcy 288 tysięcy pełnoetatowych miejsc pracy. Po bliższym przyjrzeniu się strukturze amerykańskiego rynku pracy, wnioski wydają się dość jednoznaczne, a więc wbrew headlineowym danym jakość amerykańskiego rynku pracy spada. Widać bowiem rozdrabnianie lepiej płatnych, cieszących się zwykle dodatkowymi benefitami. I przede wszystkim dobrze postrzeganych przez banki pełnoetatowych miejsc pracy, które zastępowane są zajęciami dorywczymi. Otwartą pozostaje więc kwestia tego, kiedy to pogorszenie jakości rynku pracy przedrze się do głównych, interesujących rezerwą federalną danych w postaci spadającej zmiany zatrudnienia raportowanego przez przedsiębiorców oraz rosnącej stopy bezrobocia. W tym kontekście można natomiast zwrócić uwagę na dwie kwestie. Otóż w kolejnym miesięcznym raporcie za styczeń może dojść do rewizji danych raportowanych przez przedsiębiorców w zakresie zmiany zatrudnienia. Z kolei, w odniesieniu do stopy bezrobocia w kolejnych miesiącach, można także spojrzeć na indeks stworzony przez Nikarisa z Merck Investments, opartego na zachowaniu sześciu wskaźników mających tendencję do przewidywania przyszłych ruchów stopy bezrobocia. A są to zmiany poziomu płac, początkowe oraz ciągłe bezrobocie, wykorzystanie mocy produkcyjnych. Wskaźnik ISM, a także elementy związane z rynkiem pracy w badaniu zaufania konsumentów. Jak widać, wskaźnik ten zaczyna od roku rosnąć, napędzany wspomnianym już spadkiem dynamiki płac, ale i systematycznie osuwającym się wskaźnikiem ISM. Ze strony głównych danych z rynku pracy, Fed nie otrzymuje jeszcze alarmujących sygnałów, które skłoniłyby go do kapitulacji. Pytanie tylko, jak jeszcze długo uda się wykazywać jego dobrą kondycję. Otoczeniu perspektyw spowalniającej gospodarki, o których kilka słów znajdziecie także w naszym poprzednim materiale na temat prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeśli do spadającej dynamiki inflacji oraz presji płacowej dojdą również pogarszające się dane z amerykańskiego rynku pracy, Rezerwa Federalna będzie miała w ręce komplet argumentów do zmiany narracji na mniej restrykcyjną, co zapewne rynkowi inwestorzy zaczną już z wyprzedzeniem dyskontować. W tym miejscu natomiast dzisiejszy materiał dobiega już końca, dzięki wielkie za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień.